Witam, z tej strony Andrzej Sobczyk. Pierwszy raz w tej formie przed kamerą, ale okazja jest niebywała. Jest ze mną Dariusz Regucki, reżyser filmu Karolina. Jak rok temu spotkaliśmy się z Darkiem i powiedzieliśmy, że wchodzimy w nowy projekt filmowy, wtedy nie wiedzieliśmy do końca, jak to będzie, co to będzie. Dzisiaj jesteśmy na końcówce prac związanych z filmem Karolina. I chciałbym Ciebie, Darku, zapytać, proszę, opowiedz nam, czym jest film Karolina? To jest film fabularny, pełny metraż z mocnym fragmentem historycznym dotykającym zabójstwa i śmierci błogosławionej Karoliny. Próbowaliśmy połączyć dwa wątki. Wątki współczesne i wątki historyczne. W tych wątkach historycznych, w których dotykamy życia i śmierci błogosławionej Karoliny, staraliśmy się być bardzo, bardzo wierni. A w tych wątkach takich współczesnych, no myślę, to ciekawa historia. Dwie dziewczyny ze szkoły artystycznej, z których jedna zakochuje się w chłopaku. Zakochuje się. No i co z tego? No nic z tego, bo takich historii mamy tysiące. Ale tu jest pewien taki dość ciekawy kontekst, mianowicie ten chłopak to seminarzysta. Jak się te historie rozwiążą, to wszystko w filmie. Oprócz tego mamy tam jeszcze inne konteksty. Dziadka jednego z głównych naszych bohaterów. Mamy sytuację małżeństwa, które jest w separacji, nie? Ale te wszystkie historie gdzieś na końcu się wiążą właśnie z postacią błogosławionej Karoliny. Kto zagrał w tym filmie? Znakomici polscy aktorzy. Wymienię kilku, a w zasadzie wszystkich tych, którzy grali główne role. Jerzy Trela, Dorota Pomykała, Ania Radwan, Maciek Słota, Ala Godlewska, Piotr Cyrwus, no i nasi znakomici młodzi aktorzy, którzy nie są nawet studentami szkół aktorskich. Nie, skończyli licea artystyczne, wybraliśmy ich z castingu i zagrali główne role. Marlena Burian, Karol Orszewski, Basia Duda. Oprócz nich mamy rzeszę statystów. Znakomici ludzie, którym bardzo, bardzo serdecznie chciałem podziękować. Oni przyszli, nie pytali za ile, tylko gdzie i o której godzinie. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Ta obsada aktorska, którą wymieniłeś, jest przecież z najwyższej półki. Ja pamiętam, jak pierwszy raz, jak rozmawialiśmy na temat obsady, byłem po pierwsze bardzo taki ucieszony i zadowolony, ale też zdziwiony, jak udało ci się po prostu załatwić tak kapitalnych profesjonalistów do filmu, bo przecież, tak mi się wydaje, nie jeden polski duży film chciałby mieć taką obsadę. O ile finanse mieliśmy, no jakby to powiedzieć, niskobudżetowe, to udało się przez scenariusz, zresztą pracowaliśmy trochę wspólnie nad tym scenariuszem, ja przychodziłem, czytałeś go wielokrotnie, ale kiedy dałem ten scenariusz ludziom, aktorom, to mogę powiedzieć, że usłyszałem takie odpowiedzi. Znakomita rzecz, nikt tego nie robi. Film o czymś, film nie przeciwko komuś. I ci ludzie absolutnie od razu powiedzieli, nawet w nocy miałem telefony, kiedy mówili tak, Darek, ja w tym filmie gram. Ja muszę w tym filmie zagrać. Nawet taką miałem jedną czy drugą odpowiedź, czego się osobiście niezmiernie cieszyłem. No nie ukrywam też, że pewnie w tym wszystkim odegrało też jakąś tam rolę to, że my się po prostu wszyscy dobrze znamy. Ja z tymi ludźmi współpracowałem. Ale myślę, że podstawą był scenariusz i to, co powiedział na przykład, no nie wiem, jeden z wielkich aktorów, którzy tam u nas występują, że dobre dialogi. A możesz powiedzieć kilka słów o ekipie? Ekipa była bardzo profesjonalna, ale nie podam nazwisk. Dlatego, że boję się, że mógłbym kogoś pominąć, a każdy był ważny. Ten, który robił herbatę na planie, też był bardzo ważny. Ten, który kabel przesuwał, też był bardzo ważny. Ale oczywiście ekipa była wspaniała. Nie? Operator kamery, dźwięk, światło, scenografia, charakteryzacja. No i fantastyczna kierowniczka produkcji, która próbowała to wszystko jakoś ogarnąć. 66, 1 przez 4, trak 141. Oni tworzyli pewną taką rodzinę filmową na planie i spisali się znakomicie. To absolutni profesjonaliści. Ekipa była bardzo taka cierpliwa i zaangażowana, bo trudny był ten film w realizacji. Przy naszym skromnym budżecie cały czas brak czasu, brak możliwości dodatkowych dni zdjęciowych i do tego, nie wiem, no problemy ze sprzętem, kapryśna pogoda. Ci ludzie nie narzekali, tylko bardzo mocno zaangażowali się w to, co robiliśmy. I jestem im za to absolutnie bardzo mocno wdzięczny. Proszę, powiedz nam coś więcej na temat najtrudniejszego dnia na planie. Każdy dzień był trudny. Tak, naprawdę, to było bardzo trudne przedsięwzięcie, ale mnie szczególnie utkwił w pamięci jeden dzień, kiedy realizowaliśmy plan zdjęciowy z Piotrkiem Cyrwusem. No, tu się zaczęło. Jechaliśmy do zabawy, na autostradzie wypadek, 2 godziny opóźnienia, potem jeszcze brak prądu w kościele, kilka godzin ludzie czekają, no po prostu makabra.
ja dostałem takiej złości, takiej frustracji, no strasznym byłem stanie. Oczerwienie przyszło, jak się palnąłem w głowę na schodach sanktuarium. Z tym palnięciem to jest też ciekawa historia, bo drugi raz dostałem w głowę reflektorem, też na planie zdjęciowym tego filmu. Teraz żartobliwie opowiadam, że dwa razy dostałem po głowie od błogosławionej Karoliny po to, żeby trochę oczerwieć, bo robiliśmy film o Bożych sprawach, a zachowywałem się na pewno nie po Bożemu. Wokół tego filmu zadziało się coś, jak dla mnie, niebywałego, bo został on stworzony nie tylko przez ciebie, reżysera, czy przez aktorów, ekipy filmowe, ale zaangażowało się dużo więcej osób w to, żeby ten film powstał. Ponad 2000 ludzi, nie tylko z Polski, ale tak naprawdę z całego świata, powiedziało, że chce mieć swój udział w tym filmie i pomogli i swoimi finansami, i swoim czasem. Jakbyś to, Darku, skomentował? Komentarz jest bardzo prosty. Bez tej pomocy film by nie powstał. Mnie osobiście zdumiewa co? Niezwykła otwartość i też hojność darczyńców. Mam pełną świadomość, że ludzie częstokroć dali, nie wiem, nawet 20 czy 10 zł, nie? Ale to było dla nich, mogło być to wszystko. Też mnie to zdumiewa dlatego, że żyjemy w takim świecie, gdzie króluje hedonizm, nie? Że człowiek jest absolutnie skoncentrowany na siebie, że to ja jestem najważniejszy, ja jestem panem, ja jestem Bogiem. A okazało się przy naszym filmie, że można się zjednoczyć wokół wartości. Że dobro, miłość, nie wiem, no, prawda, zadawanie pytań o sens życia, że to może być oś, wokół której mogą się jednoczyć ludzie. Że można, a nawet trzeba, przywołując świętego Pawła, bojować się w tym życiu, ale o rzeczy bardzo ważne. Darku, bardzo dziękuję za rozmowę, a my teraz zapraszamy Was wszystkich do tego, abyście zobaczyli film Karolina. Gdzie on będzie dostępny, będziemy informować Was mailem i na stronach internetowych. I na koniec prośba do tych wszystkich, którzy mają gdzieś w sercu zaszyte to, żeby podawać dalej to, co dobre. Abyście opowiadali o Karolinie, mówili o tym filmie swoim znajomym, jeśli to możliwe, żeby oni też mogli go zobaczyć, bo on właśnie po to powstał, aby dobro pączkowało, aby wartości te, które chcemy promować, wartości chrześcijańskie, mogły się rozpowszechniać właśnie za pomocą tego filmu. Z góry za to bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy Was serdecznie.